aż tak dużo, a ja mam, tak powiem, głos ryczący. Proszę Państwa, jest prawdą, że w bardzo różnych zapiskach naszych, po prostu naszym kresowiakom ta pieśń kojarzy się z UPA i z mordercami. Była to jedna z ulubionych pieśni przez nich śpiewanych, we wszystkich śpiewnikach UPA Państwo ją znajdą. I to jest na takiej zasadzie, jeżeli komuś strasznym jakimś nieszczęściem, traumą coś się kojarzy. Wydaje mi się, że to tak samo jak z tym nieprzyznaniem się do tej winy. No trzeba mieć, szczególnie będąc na terenie innego kraju, jakąś elementarną wrażliwość. Jeżeli były, bo już od początku, kiedy oni próbowali to robić, były sugestie z naszej strony, pojawiające się, że ludziom to sprawia przykrość, że ludzie sobie przypominają te straszne rzeczy, to rany, to się tego nie robi, już na pewno się nie pozwala śpiewać tej pieśni w kościołach, w publicznych miejscach. I to jest, bo to, że sobie ją ktoś w domu zaśpiewa, to nie możemy mieć do niego pretensji. Ale jeżeli nasi Paulini pozwalają tą pieśń śpiewać i idzie to na całą Polskę albo na jakichś festiwalach, to jest to głębokie nadużycie w stosunku do tych ludzi, którzy no niestety kojarzą tą pieśń jako podstawową pieśń tych oddziałów bandyckich, które nas mordowały. I tyle mam do powiedzenia. Mogę w relacjach panu, jeżeli by się pan bardzo upierał, mogę po prostu wskazać. Jest to zapisane w źródłach, w relacjach, we wspomnieniach pamiętnika. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa tutaj jeszcze potem tam kolega? Bardzo proszę. Witam serdecznie. Mirosław Sienkowski, Nowa Polska, ponad podziałami i skarga komu. Wiemy, że pomnik mistrza Pitnickiego jest aresztowany w Gliwicach. Ja mam tylko... Już nie? Ja bym chciał się dowiedzieć, czy ten pomnik stanie na 80. Nie zdążymy, ale w Domostowie. Czy on stanie, kiedy... Domostawie. Kiedy i w ogóle, czy stanie? To może pan prezes coś, albo pani doktor. Bardzo proszę. Ale to, co wiem, to powiem. Proszę Państwa, mistrz Pityński stworzył wielkie dzieło. To dzieło było ukrywane przez naszych władców. Ja od lat w Warszawie mówiłem, że miejsce dla tego pomnika jest tu, na placu Marszałka Piłsudskiego, tam, gdzie stoją te schody, tam powinien stać. Tam powinien stanąć ten nasz pomnik jako pomnik narodowy, bo sprawa kresowa to jest sprawa narodowa. Proszę Państwa, pomnik stanie. Może nie tak wcześnie, ale wstanie. Był w Gliwicach przez pewien czas trochę aresztowany, bo władzom nie pasowało po prostu, żeby ten pomnik został otworzony. A tym bardziej zbliżała się 80. rocznica, no to starali się to przeszkodzić. Ale niestety pan Zbigniew Walczak, odważny wójt gminy Jarocin, powiedział nie. Ten pomnik stanie w Jarocinie, a właściwie w Domostawie. Tam, gdzie proszę Państwa, Ukraińcy jadąc do Polski, będą musieli go widzieć, bo ten pomnik ma 14 metrów i to jest też również nasz sukces. Wielkie dzięki dla pana Zbigniewa Walczaka. Brawo! No, będą uroczystości jakieś tam 15, z tego co wiemy, tych lokalnych przede wszystkim i tych, którzy będą chcieli tam przyjechać. Tam wszyscy kresowianie przyjadą, tylko zaczekamy dokładnie, bo ławy zostały już wylane, wszystko już jest prawie gotowe, ale musi być ogrodzenie, musi być oświetlenie, musi być... I kamery, żeby nam Ukraińcy je zniszczyli. I to musi być zrobione i dopiero wtedy, jak wszystko będzie zrobione, to nastąpi uroczyste odsłonięcie i tam pan wójt oczekuje nas wszystkich.
I wtedy przyjedziemy. No, proszę Państwa, no to jest trochę tą naszą sprawą, tak jak z Katyniem. Tylko nie zapominajmy, wprawdzie były to elity. Ale jakie proporcje? Jakie proporcje, jeśli chodzi o wielkość strat? Ale też trzeba było cierpieć, trzeba było, prawda, przeczekać. To, że my w tej chwili za wolnej Polski po prostu z ujawnieniem tak strasznej prawdy dalej musimy czekać jeszcze dwa razy tyle, co z ujawnieniem Katynia, no nigdy zadekretować miłości, proszę Państwa, nie można. Moim zdaniem nie udało się to z Rosjanami, prawda, przez czas komuny. Nie uda się i tutaj, ponieważ nie wolno budować żadnej budowli na glinianych nogach. A dzisiaj próbuje się robić rzecz w ogóle jakąś chorą. Ludzie wiedzą swoje, a władza usiłuje budować. Ani Ukraińcy żadnych ukropolinów nie chcą, bo wiemy, nie pałają do nas miłością. Polacy, którzy są słabymi, miękkimi ludźmi, ale też wybaczającymi bardzo, bo widzieliśmy, co teraz się działo, jednak w tym wypadku mają prawo do ogromnych obaw, prawda? Zrobiono nam w tej chwili, postawiono nam sytuację dosyć dramatycznej, bo milcząc o tych rzeczach, my przyzwalamy na to zło, które tutaj opisał pan profesor, a które się wlało razem z tymi ludźmi, bo to jest ich sposób myślenia. I musimy czuć się zagrożeni. To nie jest tak, że my możemy to zbagatelizować. My musimy o tym przypominać dlatego, ponieważ jeżeli nie byliśmy w stanie i co 100-200 lat krew polska płynęła, co nawet porównywalne liczby, prawda? 200-300 tysięcy, wyniszczone całe ziemie, prawda, za Chmielnickiego. Potem ta Koliszczyzna cała, czyli Rzeź Humańska i to wszystko. Znowu mamy ponad 200 tysięcy. I potem mamy po wojnie może trochę mniejszą rzecz, ale też w tym stylu. I teraz, że tak powiem, to się powtarza. No, głupi by zrozumiał, że coś jest, prawda, że jesteśmy w jakimś zagrożeniu. A tu nie zrażony niczym właśnie, my tu siedzimy, rozmawiamy, a nasz prezydent się dalej tam obściskuje w Kijowie, prawda, dokładnie w tym samym czasie. No o trochę refleksji, wołamy o trochę refleksji i o myślenie o naszym bezpieczeństwie. Bo to nie oni się nas muszą bać, tylko my, mając swoje doświadczenia, mamy prawo bać się tego, że po hajdamacku nasze ziemie tam utracone przez nich mogą być rekompensowane na terenie Rzeczpospolitej i mamy powody, żeby się tego obawiać. Trzeba dodać jeszcze, a parę słów powiedzieć o naszym panu prezydencie. Szanowni Państwo, nigdy nie objął patronatu nad żadnymi uroczystościami kresowymi. Upamiętniający, tak się mówi, ale nie wiadomo. Nie możemy tylko powiedzieć tyle, że on jest bardziej prezydentem ukraińskim niż polskim. I ja osobiście czekam, kiedy on odejdzie z tego stanowiska i pójdzie w niebo. Pozwólmy teraz pytanie następne. Ja mam pytanie do pana profesora i do pani doktor jednocześnie. Chodzi mi tutaj o kwestię SS Galicjen i to, co robi generał Anders, który zaręcza za tych ludzi i oni dzięki temu unikają najprawdopodobniej kary śmierci. Czy jest to gdzieś, tak powiem, opisane naukowo? Chodzi mi tutaj również o małżonkę oczywiście generała Andersa, panią Irynę, której jest taka rodzinna afiliacja, no obaj bracia byli w UPA, jeden u Szuchewicza. Czy jest to gdzieś naukowo opracowane? Dziękuję. Panie profesorze, panie doktor. A pan profesor. Proszę Państwa, z generałem Andersem jest problem. Jak Państwo wiedzą, tutaj biały koń, prawda, pewien symbol niezłomności, a prawda jest dosyć brutalna. Zamieszany był przynajmniej w dwie bardzo nieciekawe afery. Pierwsza związana z Sikorskim, prawda, i z jego zabójstwem w Gibraltarze. Druga związana z wypuszczeniem
tysięcy, kilku tysięcy, to jest rząd 6-7 tysięcy SS-manów ukraińskich. Jaka była cena? Znaczy, o co chodziło? No, panu generałowi, że tak powiem, no nie wiem, czy tutaj, no oczywiście nie ma źródeł, nie ma badań, ale nagle pojawia się na Bliskim Wschodzie, nagle się pojawia aktoreczka fikająca nóżkami, prawda, i tak dalej. Ja tutaj między... Takie przypadki zdarzały się wcześniej. No, nie mówię o Napoleonie, prawda, Marysieńce. Zdarzały się. Jest to stary numer, jeżeli chce się jakiegoś agenta wpływu umieścić przy człowieku, który coś może, no to często się wybiera, prawda, urodziwą panią. W tym wypadku, tak jak mówię, była to córka popa, na dodatek dwóch braci. Być może tak została zadaniowana. Nie jestem w stanie tego udowodnić, nie chcę żadnych procesów tutaj, ale prawda jest taka, że istnieje takie domniemanie, bo jeżeli człowiek, do którego, który musiał mieć wiedzę o tym, że SS Geizen dokonywało pacyfikacji polskiej ludności. To jest wiele miejscowości, między innymi ich udział w pacyfikowaniu Huty Pieniackiej, w Palikrowach. Były to okrutne, straszliwe mordy, o których po prostu Anders nie mógł nie wiedzieć. Bo jeżeli nasze podziemie, ja mam na ten temat notatki naszego podziemia, to znaczy on via Londyn, to musiał o tym wiedzieć. On tych SS-manów nie wydaje Rosjanom, bo to trzeba wiedzieć, że to Rosjanie zażądali ich wydania, tak jak w większości SS-manów z innych krajów, które tutaj, że tak powiem. I decyzją, nie tylko on się tam bardzo postarał, żeby ich nie wydać, ponieważ Anglicy przyjechali tam do tych całych obozów we Włoszech i on ich wszystkich przedstawił jako obywateli polskich. W jakim sensie za nich zaręczył? W jakim sensie bajerował tym Anglikom, którzy mieli ustalić stany faktyczne. Wszystko zostało przekłamane, no i ostatecznie usunięto i wysłano ich do Anglii. A chcę Państwu przypomnieć, że w Anglii nasi generałowie, którzy się tak zasłużyli, zmywali gary i jakieś tam podrzędne rzeczy robili, natomiast oni stworzyli bardzo zwartą społeczność, która była potem, jak się okazuje, przydatna przy różnych akcjach, więc pieniędzy dostali, sami też przy tych mordach się różnymi precjozami i pieniędzmi nachapali, tak więc stworzyli wkrótce. Ja Państwu polecam, bo to trudno tutaj tak krótko mówić, jest film SS in Britain, który sami Anglicy nakręcili o tej społeczności, okrutnych nazistów, którzy byli tolerowani na terenie Wielkiej Brytanii i stworzyli ogromne lobby. Teraz się dziwimy, dlaczego mamy takie silne tutaj angielskie naciski i tak dalej, ależ oni, no tak samo jak i Stany Zjednoczone, no przecież ci, co wyjechali potem do Kanady, do Stanów, a już wcześniej te środowiska tam były, stworzyli taką sytuację, przecież Amerykanie, jak został odtworzony ten nacjonalizm, który w tej chwili szaleje na Ukrainie? No 5 miliardów dolarów, proszę Państwa, 5 miliardów dolarów poświęcono na to, żeby odtworzyć na terenie Ukrainy nazizm. To są duże pieniądze, wierzcie mi. A pomagali w tym właśnie ci byli SS-mani, ich rodziny, te całe kręgi. Ja tutaj też przypominam dla Państwa, którzy nie wiedzą, jakiej narodowości jest wnuk pani Kopacz i jak do tego doszło w czasie, że tak powiem, kanadyjskich peregrynacji i córki. Pewne rzeczy się powtarzają. Pewne rzeczy się powtarzają. Jeżeli ktoś chce dotrzeć do informacji i chce, tak jak mówię, mieć blisko być pewnych wydarzeń, to wykorzystuje stare, sprawdzone metody. Albo tak jak Podkarpacie, proszę Państwa, no to już. To ja, można na różne sposoby. Dziękuję. Ja może tytułem uzupełnienie, proszę Państwa. To jest moim zdaniem, tutaj bym generała specjalnie nie posądzał o złą wolę, ale o głupotę to na pewno, bo jest to tak zwana, proszę Państwa, nasza geopolityka z Bożej łaski, czyli tworzenie jakiegoś mocarstwa przy Międzymorze, czy jakby to nazwał, przy użyciu najgorszych kanali. Czyli
można wykorzystać, prawda? Można przymknąć oczy na banderyzm, który w tej chwili się panoszy i jak powiedział ambasador Izraela w Kijowie, nic nie jest w stanie powstrzymać go. Nic nie jest. Teraz, prawda, to jest fakt dokonany. Nikt o tym w Polsce nie mówi, dlatego że no, tworzymy sojusz, mamy sojusznika, który jest szermierzem demokracji i walczy o wolność naszą i waszą. Do ostatniego Ukraińca, ostatniego Polaka. No. Więc proszę państwa, to jest, to, pan Bocheński to określił, dzieje głupoty w Polsce. To jest kolejny etap tego, co w tej chwili też mamy. Ja naszkicowałem, proszę państwa, te negatywne wzorce, które cechowały tworzenie współczesnej idei ukraińskiej. Proszę państwa, broń Boże, nie chciałbym też, żeby moja wypowiedź wybrzmiała w kontekście jakichś, prawda, tutaj uprzedzeń rasowych, czy narodowych, czy jakkolwiek inaczej. Tu nie chodzi, prawda, o lud, który mieszkał na tych ziemiach, który tworzył kulturę chłopską bardzo atrakcyjną i tak dalej. Tu chodzi, prawda, o ideologię, którą wszczepiono w ten lud w sposób sztuczny. Tu chodzi o to, że nikt nie dbał o ten lud, żeby go wyrobić, żeby podnieść do ideału. Pamiętamy, że przecież, prawda, rabacja galicyjska, łatwo manipulować chłopów. Natomiast powinny być elity, które pilnują przede wszystkim Kościół. Wiemy, jaki wpływ miał Kościół na chłopów ruskich. I tutaj, nawiązując do tego pytania, chciałem powiedzieć, prawda, że dalsze losy tych SS-manów były następujące. Spora część tych zbrodniarzy zaciągnęła się do seminariów duchownych grecko-katolickich. I z tego wyszły, prawda, zastępy popów, które w tej chwili, znaczy, których następcy w tej chwili tworzą ten trzon ideologiczny cerkwi grecko-katolickiej, proszę państwa. Także jest to opisane, do tego nawiązuję, że masowo, chyba nawet generał Szandruk pisał, jeden zresztą, prawda, z tej ekipy, pisał o tym, jak masowo zaciągnęli się SS-mani do seminarium duchownego grecko-katolickiego. I dlatego, proszę państwa, w tej chwili takim nosicielem tej bakcyli zarazy nacjonalizmu nikt w takim stopniu intelektualnym, prawda, z przekonaniem nie jest jak Kościół grecko-katolicki. I o tym, proszę państwa, to jest rozpoznane. Ci, którzy, prawda, pojutrze będą naszymi pobratymcami po podpisaniu kolejnego pojednania, to są nosicieli zarazy nacjonalizmu, który nie został antychrześcijańskiego nacjonalizmu. Weźmijmy, proszę państwa, dekalog nacjonalisty ukraińskiego, który w tej chwili jest obowiązujący w armii ukraińskiej. Powszechny. Ja jestem żywiołem. Przykazanie, prawda? Nienawiścią i podstępem będziesz zwalczał swoich wrogów. Przyjmował wroga swego. Nie powstrzymasz się przed żadną zbrodnią, jeżeli tego będzie wymagało dobro sprawy. Siódme przekazanie. To jest etyczny kodeks, proszę państwa. I nosicielami tego etycznego kodeksu... Podstępem i zniewoleniem tam będziesz... Czyli podstęp jest wpisany w etykę, prawda? Nienawiść jest wpisana w etykę, proszę państwa. Wiemy, że... Bo Bandera, tak jak wspomniałem, to jest postać marna. To jest, prawda, też... No, największą reklamę mu zrobili bolszewicy, prawda, kiedy... Chyba rocznica była kilka dni temu. Nie zgodzę się, bo znaczy, dowodził tutaj dowodził, ale to była miernota pod każdym względem. Nawet taki niedorozwinięty fizycznie, który, prawda, te swoje kompleksy nadrabiał. Prawda. Ale sadysta. No pseudonim Baba, prawda, miał w więzieniu, prawda, tutaj nie chcę wątku. No, nie będę rozwijał, ale, prawda, była to miernota. Proszę państwa. Natomiast ideowi, nosicieli ideologii nacjonalizmu, to są duchowni grecko-katolicy. Proszę państwa, jeżeli biskup, ordynariusz diecezji w Kołomyi, bo w tej chwili, prawda, każda wioska ma swoją diecezję w kościele grecko-katolickim z racji na to, że są posady, prawda, czy kurie, prawda,
czarzony popów gdzieś, prawda, tam zatrudnić i tak dalej, więc taka Kołomyja w tej chwili, prawda, jest ośrodkiem diecezji. I ordynariusz tej diecezji, biskup bodajże Iwanczuk, jeżeli się nie mylę, Wasyl, mówi, jak? Iwaszczuk. Mówi, że Stepan Bandera jest Mojżeszem narodu ukraińskiego, który wyprowadził naród, prawda, z niewoli. Dosłownie ja cytuję, proszę Państwa. I przynależność do ideologii banderyzmu jest barometrem, który mierzy patriotyzm. Z ust biskupich jako... Wypadałoby, żeby biskup katolicki polski się wypowiedział. To jest formalnie... Proszę Państwa, gdy chodzi o wypowiedzi biskupów, proszę Państwa, tutaj nie usłyszymy, niestety zabrakło tego głosu. Natomiast odsyłam, prawda, w tej chwili nie mam tych, tylko są dwie, nie, tutaj są dwie książki tylko, które ocalały, razem z Pobudką to, żeśmy wydali. Jest to wywiad Rzeka z księdzem biskupem Buczkiem, który rozkłada, obnaża, podobnie jak biskup Chomyszyn w swym czasie, on teraz w dniu współczesnym mówi, prawda, czym jest Kościół grecko-katolicki obecnie na Ukrainie. Jak doszło do blokady, proszę Państwa, wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI, który chciał przyjechać do swego sekretarza Mieczysława Mokrzyckiego, który przez 2 lata był jego sekretarzem osobistym, który miał wejście do Watykanu, do papieża. Więc kiedy wypadła rocznica 600-lecia przeniesienia stolicy metropolii z Halicza do Lwowa, papież zaplanował przyjazd, ale formalnie trzeba było, prawda, wystosować 2 zaproszenia, bo Kościół katolicki na Ukrainie jest w 2 obrządkach. Jest łaciński i grecko-katolicki. Grekokatolicy i pan, przepraszam, odmówili, nie wystosowali zaproszenia. Jest to. Jak doszło do tego, że kardynał Jaworski, wówczas arcybiskup Lwowa, nie mógł odbyć swego ingresu do katedry lwowskiej? Jak zablokowali między innymi grekokatolicy? Jak są przejmowane i świątynie rzymskokatolickie? Kradzione. Też jest tutaj opisane. I odnowione przez Polaków. Ale zeszpecone przez nowych właścicieli, dlatego, prawda, że do tych harmonijnych, pięknych kościołów, które budowały się według pewnych, w jednym stylu, dobuduje się teraz cybulki, prawda, zniekształca się i tworzą się takie potworki, prawda, pod względem estetycznym. Mówi też ksiądz biskup o tych pojednaniach zaklamanych, prawda. Mówię, że mieliśmy tutaj, nie chcę już cytować, 13 aż po jednej, bo on policzył, w miłości, w cudzysłowie, ale żadnego pojednania w prawdzie. To są słowa, prawda? Biskup z ust polskiego hierarchy, Państwo nie usłyszycie takich słów obecnie urzędującego. Jest to biskup. Ale nasz papież też dosował u Jury, bo dosował u tego katolików, a nie u tego w kuli biskupiej naszej. Znaczy, no, papież wtedy był, prawda, w bardzo słabej kondycji i był w znacznej mierze manipulowany, ale, prawda, obiad zjadł w kurii, w tym, w seminarium rzymskokatolickim. No, ale wiadomo, prawda, że te... Więc, proszę Państwa, ten głos nie wybrzmiewa z tą siłą, którą by należało, prawda. Nie usłyszałem ja niestety, prawda, bo ten dramat, który przeżywa teraz Ukraina, jest potwornym dramatem zrodzonym, prawda, z pewnych wydarzeń. I takim bodźcem, który nacjonalizm, to nie jest przeszłość, prawda. To nie to, że my wspominamy o czymś, patrzymy na... To jest dzień dzisiejszy, to jest przyszłość, możemy powiedzieć. Całkowicie możemy, prawda, przewidywać. Postępuje w sposób racjonalny i mając znikome nawet możliwości analityczne, pokolenia są wychowywane. Czy wiecie Państwo, czerwona kałyna, to dajmy na to, jest to przynajmniej dwuznaczne, bo rzeczywiście to był hymn strzelców siczowych, który był wykorzystywany. Natomiast hymn organizacji ukraińskich nacjonalistów jest to symbol ludobójczej organizacji. I ten hymn organizacji ukraińskich nacjonalistów jest oficjalnym marszem armii ukraińskiej. Oficjalny marsz, proszę Państwa. Braterstwo broni wszystkie. Więc ja kiedyś powiedziałem o tym... 2 lata zresztą z panią doktor byliśmy w Zamościu. Jeszcze nieodżałowana pani Janina Kalinowska była, prawda, też bardzo pokrzywdzona przez organizatorów. Świadek, prawda, który uciekł spod siekier banderowskich. Więc powiedziałem wtedy, współorganizatorem tej konferencji była Wojskowa Akademia Sztuki Wojskowej.
No to po tym, jak włączyłem tą pieśń, prawda, bo panowie oficerowie smutni siedzieli i tam odczytali tą samokrytykę, którą przygotowali, prawda, o przyjaźni, o roli prezydentów, pojednaniu i tak dalej. Ja puściłem to, ten hymn, to potem, proszę państwa, dochodziły do mnie sprawdzone słuchy, że ABW się dowiadywało, prawda, w służb Unii Europejskiej. Co to jest ten osad? Czy jakiś śpieg, prawda, czy... Nie, więc tutaj śpiewu. Tam środowiska tej piątej kolumnie banderowskiej, która w tej chwili rządzi w Polsce, nikt nie szuka. ABW tym się nie zajmuje. My jesteśmy na celowniku, proszę państwa. Tak, proszę uważać tutaj, co na sali, co się dzieje państwo, bo jesteście w czujnym ogniu. Proszę państwa, ja tutaj znalazłem in extenso zapisy, bo tutaj troszkę były parafrazowane, z dekalogu, którego uczony jest każdy młody człowiek nacjonalizmu ukraińskiego. Nie zawahasz się wykonać największego przestępstwa, jeśli tego wymagać będzie dobro sprawy. Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmować wroga swojej nacji. No i ostatnie, będziesz dążyć do poszerzenia. Słuchajcie państwo, to brzmi strasznie. Będziesz dążyć do poszerzenia siły, chwały, bogactwa i przestrzeni państwa ukraińskiego, nawet w drodze zniewolenia obcoplemieńców. To jest cytowane. I teraz to jest dekalog, on wstęp do niego napisał Doncow, a jeszcze tutaj Hołodziński, tak, Hołodziński był autorem, natomiast jeszcze Łękawski. Przepraszam za pomyłkę. No ale teraz właśnie, bo z tym Kołodziński, Michał Kołodziński, to jest tutaj coś, co muszę państwu też przytoczyć. Pisze tak w swoich, to jeden z głównych ideologów, przecież jakby nie było on upa. Trzeba krwi, damy może krwi, trzeba terroru, uczyńmy go piekielnym. Mając na celu wolne państwo ukraińskie, idźmy doń wszystkimi środkami i wszystkimi szlakami. Nie wstydźmy się mordów, grabieży i podpaleń. W walce nie ma etyki. To jest oryginalny tekst pana jednego z ideologów. No, czyli jak to się mówi, możemy się spodziewać realizacji, jeżeli pójdzie. Szanowni Państwo, no uczta historyczna. Chciałoby się jeszcze jak najdłużej słuchać, ale myślę, że byliśmy świadkami wielkich rzeczy i do tego wszystkiego można się odnosić i odnaleźć oczywiście nagrania. Zachęcam jeszcze raz serdecznie, dziękuję. Pan prezes Witold Listowski. Pani doktor Lucyna Kulińska. Pan profesor Włodzimierz Osadczy. Na zakończenie, proszę państwa, kilka ogłoszeń, które w ramach właśnie pobudki pewne działania poczyniamy. I teraz jest taki sezon, można powiedzieć, polowań, bo lipiec się zbliża. 1 lipca zapraszam wszystkich do Gietrzwałdu na Pokutę 2033. Projekt, który od już po raz piąty, piąta edycja, piąta stacja Drogi Krzyżowej. Wszystkie, cała duchowa oprawa, to jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, który był naszym gościem niedawno, mniej więcej rok temu. Strona internetowa pokuta2033.pl. Zachęcam, żeby odwiedzić. Zaczynamy w sobotę o 9:30 rano w Gietrzwałdzie przy źródełku Drogą Krzyżową. Następna rzecz, to już wspomniał pan prezes Listowski, to są obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej w całej Polsce. Ale zwłaszcza 9 lipca Warszawa, zwłaszcza 15 lipca Kędzierzyn-Koźle. I jeszcze chciałem państwa zaprosić serdecznie, jeżeli macie młodzież w swoich domach i chcecie dobrze wychować i chcecie mieć pewność, że spędzą świetne wakacje jeden tydzień pod koniec lipca, Tradi Wakacje z Pobudką, już druga edycja, wspaniała rzecz, tym razem w miejscowości Ponik koło Olsztyna, koło Częstochowy. Termin 19-26 lipca. Jeszcze się można zapisywać. Ostatnie dni. Jeszcze jest kilka miejsc. Młodzież między 13 a 17 rokiem życia zwłaszcza. Zachęcamy na stronie pobudka.org, jak również na profilu, na fanpage'u Pobudki na Facebooku. Serdecznie państwu tutaj zgromadzonym licznie dziękuję oraz wszystkim internetowym oglądaczom na różnych kanałach. Serdecznie dziękuję.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.